No siema, tutaj DXD oraz Joystick, hejo. No, witamy was w szóstym, czy tam piątym odcinku. Szóstym, już jest odcinku, prawie jak LEGO wersja druga, już nie powiem version 2, wersja druga, zobaczyliśmy w Polsce, oto możemy polskich nazw używać. I jak pamiętacie zapewne, tutaj wybudowaliśmy most, który właśnie Joystick może wam w swoim kadrze ukazać. I wygląda on według mnie dosyć imponująco, nie wiem jak tam Joystick mówił, że on też dobrze to widzi. Tak, podoba mi się ten most, wiadomo, nie będziemy się tutaj szczycić, no bo każdy potrafi zbudować taki most, ale nie, jak widzicie... Tylko nasz duet u mnie tak seksowny most zrobił. Ja w ogóle, może zacznijmy jeszcze od tego, dlaczego DXDAS tutaj nie ma skina, znaczy ma skina, ale Steve'a. No to jest taka sprawa, że ja się zaopatrzyłem w oryginalnego Minecrafta niedawno, a on ma to zamiar zrobić za parę dni i już będzie wszystko skiny i wszystko będzie. Tak. Otóż to. Dzisiaj chyba dobrze, mamy tak zamiar więc, się wybrać. No właśnie, może zaprezentujmy, choć tutaj, jak widzicie, możecie tutaj zobaczyć trochę cobblestone'a, gdyż ja osobiście odkryłem kopalnię, czy nie kopalnię, cave, czyli tunel, jaskinię, który tutaj możecie zobaczyć. Trochę już tutaj torczy jest wywalonych, gdyż nie chodziliśmy jeszcze głębiej, a ja tam widzimy szkieleta, który właśnie seksownie stoi pod naszym, pod naszymi schodami, i zaraz spadnę chyba. ja widzę tu już żelaza, pierwszą sztabkę od razu. Dobra, ale to zaraz, najpierw masz pod samą szkieleta. No widzę, czekaj, tam trzeba jakoś zejść normalnie. Który we mnie strzela, jak... czekaj. Skok! Okej, dobra. No bo jesteś na nim. Dawaj. Uż ty. W serce. Spadł. Dobra, to teraz... Nie! Człowieku! Spadaj z tego klocka. Czekaj, zrobimy tutaj coś na styl... Stój! Bo jak mamy niby... Bo jak my wejdziemy wtedy? Ja tu... A nie wiem. No właśnie, a nie A ty tutaj... Tu był taki ten... fabrycznie jakby zbudowany tunel w dół? No, tak już naturalnie był. Ja tam nic nie ingerowałem się w jego strukturę. No, jeszcze... powiem to pięknie. Dobra, czekaj. Zrobimy tu jakieś wejście, to może otóż w taki sposób. Okej. Okay. Jeszcze oprócz tego zaimplementowałem sobie, jak to kiedyś DXDAS powiedział, moda Optifine oraz mapkę, minimapę, ray, coś tam. No i to wszystko. No, to tak bo tylko... Nie wiem, czy my byliśmy w piątym odcinku na wersji 1.1 już, czy nie? Byliśmy. No to w takim razie nic tutaj nowego do dodania. Dobrze, ja tutaj jakoś jeszcze budujemy, tu ogarniamy to nasze mężne zejście. Jak na dole jest exp, szczególnie dla mnie. Ja tu ogarnę to, bo tutaj mi jest to niepotrzebne zupełnie. I powiem ci, że mamy problem. Jaki problem? Będziemy skakać, bo ja mam 7 kobla i nie mamy już jakby ściany na budowanie tych schodów. Ja mam kobla. No dobrze, ale ja mamy ściany na budowanie schodów. Jaki? To... Nie mamy ściany? Czekaj, pokażę ci jak to zrobimy. Dobra. O, creeper. I szkielet. I pająk. I może jeszcze ten. Pająk na... Nie. Szkielet na pająku. No, spider jest akurat. Nie, serio. Dobra, chodź A tutaj. W ogóle, tak mi się wspomnienia nasuwają, że już dawno nie było tego naszego prawie jak LEGO version 2. Wersja druga, no spolszczona, dobra. Dobra, schodź tutaj szybko, bo ja tutaj nie wyrobię. Co ty tam w ogóle się guzdrasz? Co ty tam no, robisz? Wydobywałem żelazko. Masturbować mi się zachciało w takim momencie. W takim momencie, naprawdę. O, spada dla mnie kobyl. Na serio, taka toaleczka mi po prostu. Dobra, idziemy. Coś tutaj źle zaimplementowałem. Nieważne. Co ty z tą implementacją przyjeżdżasz mi teraz? Co tutaj bzyka na nas? Jakiś no, pająk? Nie, creeper na nas piszczy. O fuck, ile tego jest? Dwa creepery. Dwa creepery, przy tym był jeden. No, ej, na serio chyba będziemy skakać. No ja ci już mówiłem, jak będziemy skakać. Ja tu buduję most. Ja tutaj wydobywam węgiel, gdyż go znalazłem. A ty mi właśnie zablokowałeś moje wyjście. Co ci zrobiłem? Zablokowałeś mi wyjście. No to masz tutaj już. Dobra, dziękuję wielkomożnie. Wielkoduszny, przepraszam. Tu masz, schodzimy. Jest! Mamy most. Ja tu oświetlę, a ty przygotuj miecza.
Kurczę, no głupia myszka. Mam cały czas standby. Nie ma czułości. No chodź tu do mnie. No okej, już jestem. Kurde! Zbyt mocno wjechałem. Uważaj! Hajcuj się! Fiuczkuj! Muszę zjeść mięso. O fuck, fuck, idź stąd. Dobra, ogarnąłem. Ej, co ty, czemu tu się świeci? A, lawa już, no. Ciekawe, który to poziom. Dużo żelaza mam, widzę. Poziom z lawy. Minus? Nie, 29. Dobra, ja tutaj zaczynam najpierw coś poświetlać, gdyby nam tu się nic brzydkiego nie zespełniło. No. Coś, jakiś szkielet! A, właśnie go zauważyłem. Gdzie on jest? A, tutaj no, się schował. No, pod to. Jaki parapet w ogóle. Ty kurczę, ale ten kejf jest wielki. Człowieku, tu się jeszcze w dół rozgarnia. Zejdź tutaj. A nie, to koniec. To bądź tutaj żelazo. Albo żelazka, jak to wolisz nazywać. Żelazko? Niektórzy ludzie mylą żelazo z żelazkiem i pracują żelazem. Poczekaj. No nie, dobra, poczekaj. 10 minut jeszcze mamy gdzieś tak chyba. Maksymalnie, żeby te odcinki nie były zbyt długie, bo zaczynają robić się monotonne i nie mówimy cały czas o tym samym, co przed chwilą wspomniałem. O żelazku. Tak, o żelazku, naprawdę przed chwilą wspominałem o żelazku. No tak. Tak. O kurczę, ale fajnie. Mamy strumień wody, redstone, diament. Diament? Nie diament, żartowałem z tym diamentem, sorry. Naprawdę. Obsydian zrobiłeś, no. My się jeszcze nie wybieramy do Netheru. Tak. Prawie wpadłem. To lawa. Tutaj oczywiście dalej cały czas się ciągnie. Jakie fajne źródło. Taki kwadrat. Widzę tutaj dużo węgla. Kurczę, trochę wgłębiliśmy się w ten tunel, że nie wydobędziemy z niego wszystkich surowców, bo ja co jeden krok dłużej, to ja tutaj widzę coraz więcej. No, ja mam tak samo, więc jest kurczę, ciężko. Fity ten... obfita ta jaskinia. Nie wiem, czy w ogóle tutaj zdążymy, wiesz, może w dwóch partach będzie to. W sensie, może, nie w dwóch partach, tylko w dwóch odcinkach. Mam jakiś dziwny, długi tunel, który... zaczyna mi teraz bardziej przypominać coś złego. Mam jakąś dziwną mgłę, mimo tego, że gram na farze. Masz złoto? No. Ja nie mogę, ja tu widzę akurat teraz szkielet. Diament? Nie diament, ale tak, widzę obok siebie. Węgiel, redstone, żelazo, węgiel, złoto, żelazo, wodę, lawę, wszystko. Kolejne żelazo. Ej, coś jest za dużo w tym cave'ie, co tutaj na jakichś cheatach chyba. O, jeszcze lapis, lazuli. No, to koniec. Ale jezioro lawy jest pode mną. Co ci? Byłem blisko od lawy. Tutaj praca na wysokości, albo praca na niebezpiecznych warunkach. Kurczę, na razie, to nie wiem czy tej lawy... Nie, na razie wydobędę tylko żelazo, bo żelazo jest na razie... Off. To brzmiało to trochę brzmiało jakbyś spuszczał kloca. Nie. Zupełnie nie o to mi chodziło. Tak, wiem co ty spuszczasz. Po prostu prawie spadł. Wodę to. Co? Padłeś go. A wydobyłeś coś? Złoto i diam. O kurczę. Ja tam było chyba 40. Nie wiem, chyba z 40 węgla, 20 żelaza i tak dalej. No, życie. Ale ja tu widzę, człowieku, jakieś obfite złoże. Cięcie. No już, cięcie robimy. Okej, jesteśmy po krótkim cięciu. Ja tu już wydobyłem złoto. A ja straciłem złoto. No i ty to jesteś udany, no naprawdę, no naprawdę. No akurat moja mama uważa, że jestem udany. Nie w takim sensie mi chodziło, no kurde, ty tylko jeden. Udałeś się rodzicom, tak? O to ci chodzi. No, to takie dziwne. Mamy tutaj pole obsydianu. Złoże, nie? Coś ci mikrofon rzęsi. Rzęsi, w sensie? Rzęsi, tak. Tak pstryka, no. Pstryka? A we mnie wali ten, a na mnie wali szkielet.
No to się... I nie mogę zna... Nie mam w ogóle materiałów. W ogóle gdzie ty jesteś? Co? Co? Weź powtórz przecież mikrofon i powtórz. No i co z tego? Co ty robisz? Stop serwę! Krótkie cięcie. No, jesteśmy po krótkiej przerwie tutaj, DXZ się zesrajtał prawie w gacie. Straszny Enderman mnie przeraża. Ja nie chcę, ja nie nagrywam teraz. Ty tam wydobywaj, ja tutaj będę ogarniał chatę. No jaki many, no. Boi. Słyszycie go po prostu, boi się Endermana. To jest takie, co ja nie mówię dla żartu. No i co z tego? Tam Enderman krąży, jak jego wyczopiste oczy na mnie spojrzały zza łuku. Jakieś dźwięki przypominające mi połykanie już wyżyganych żygów. Nie! Połykanie wyżyganych. Ja tam się boję. Ja ogarniam tutaj naszą chatę. Bo ja się boję. Śmiejcie się, śmiejcie. Ja się boję. Nie masz obfitości z tego. To ma obfitość do rzeczy. Nie masz obfitości z tej wyprawy. No niestety, a wszelkie moje materiały spłonęły w lasie. Wartościowe zostały spłonięte dla mnie i zeszarte przez Endermana. Przynajmniej ja będę miał trochę korzyści z tego. No ty tam srasz gdzieś się i nie musisz się martwić, a ja tutaj to kurde fix. To ja normalnie tutaj bojuję, jak bojówka. Nie ma nic do rzeczy. Dobra. Niestety minęło nam już trochę czasu, dużo. Jeżeli mi się uda stąd wyjść, to... W górę i prójesz. Albo odetnij i zespomnij się. Tak! Tak! 24 żelaza, 15 złota, 43 redstone'a, 57 lapis lazuli. Dwa gravela, tak? Ja ty chcesz, żeby... Dwa gravela. No to rzecz grapele mi teraz przyponował. Stop. No nie, jak ja nie lubię tego. Poczekaj. Ten cave jest opętany, ja tam daję tabliczkę i ja go zamuruję. Człowieku, boisz się jednego Endermana. Wiesz, ile ja mam na singlów. Cave jest przeklęty, on jest obfity tylko dlatego, bo sobie skusić ludzi. Nie mogę. Jest przeklęty, ja tam... Ja stawiam na serwie tam... Ja zabraniam ci tam wchodzić. Dlaczego? Będę się tam gryźć banem. Zabraniam po prostu. Tam nie ma... Tam nikt nie ma wstępu. Nikt. To jest przeklęty cave. To jak mam wyjść? Zombie. No właśnie, jeszcze tam zombie są. Kolejne zombie. Diament! Ha. Tylko co z tego, że mam diament, jak nie jak stąd wyjść? To w ogóle się... O wieku, ile diamentu? 3. Ile? Mam jeden jeszcze wcześniej. No tak. Na jakim ja jestem poziomie? F3. Na 16. Powiedz ci kordy, jakie masz iść? No. X minus 355, Z minus 56. Aha. No, wszystko jasne. No może wyjdę. No nie rzeź tym mikrofonem. Sorry, ale mam zrypany go trochę. On jest zepsuty, tak więc... Przepraszam wszystkich za te niedogodności w oglądaniu. No. Jesteście dla nas tak bardzo ważni, że... Bardziej słuchani. To jest dla nas... No nie, ślepy zaułek. No weź człowieku, przeczyść go trochę. Teraz? No. Dobrze. Poczekaj. O, przecieka woda. Jest! Wychodzę.
Jestem. O nie, zaleję tego cave'a. Dobra. Chodź, idziemy. Nie słychać cię. Poruszaj mikrofonem. O człowieku, ale to z mojej perspektywy wyglądało. Stoję sobie i nagle gościu z wody wychodzi. Jakby nie... Nie, tego się nie da opisać słowami. Po prostu to... Creeper. O, idź stąd ty, ogórku. Liczba. Ops. Panie... Zepsułeś nam świat. Ale żeś tylko trochę, bez przesady. Co to jest? Tylko trochę. Dobra, więcej ogarnąłem. Przeklęta kopalnia, gwiazdka. A nie, to jest X, zobaczcie co to jest. Jak to, to X są tak. Nie wiem co to jest, gwiazdka. To jest cenzura nowoczesna. Aha. Osuń się. Ty nie masz drewna odpowiedniego do tego celu. Drewna? Weź dirta trochę z chaty albo ja wezmę, bo ty jesteś biedny. No w zasadzie to nie. Mam zerowy level. No to dobrze. Nie szczekaj na mnie. Szczekaj, ty sam się będziesz... Czekaj, ty się sam wyszczekaj, szczekaj tu. Kufa. Słyszę cały czas zombiaka i pająka i to jest niemiłe. A ja mam 3 diamenty. Dobra, ty człowieku, za długi będzie ten odcinek znowu. Ale mój pisk chyba będzie the best w tym odcinku. Okej, idę odłożyć rzeczy do skrzynek. Ała, walnąłeś mnie głową. Co? I kończymy ten oto zacny odcinek, ale rymuję. Nie czuję jak rymuję. To nie jest śmieszne, naprawdę mam kaszel. Ja też. Materiały z cawę. 1, 2, 3. Jak chcesz to przetapię złoto, bo mi się na razie nie chce. Mi też się nie chce. Dobra. Okej. Okay. Obłożone wszystko. Możesz iść sobie popodziwiać, że. Chodźmy na salon. Nasz główny salon. Pożegnajmy się łaskawie, jeżeli o, możesz. O, mam skino. To takie dziwne. A chodź na nasz most, tam zrobimy jakiś taki ładny widok. Dajmy tylko, a nie mam już kolczuki, rację zapomniałem. Kolczuki. To jest kolczuk. A tam jest pająk. Stań obok mnie, tak o twarzą do... Nie tu. Prawie. Tylko, że na drugim klocku, tak jakby. Jaki skok do wody. Tak na drugim klocku, tam, o tu, o, i się odwróć w tamtą drugą stronę twarzą. O, i teraz jest no nie w tą stronę, bo tyłem stoić. Okej, no to się żegnamy. Cześć. Ja jestem Joystick, a ze mną był... DXDAS. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny kwiatek.